Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Ja jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem. Na co dzień zajmuję się opieką nad pacjentkami ciężarnymi, a szczególnym obszarem moich zainteresowań jest niewydolność łożyska pod postacią zaburzeń wzrastania opłodów. Wyróżnienie prezydenta miasta Szczecin było ogromnym zaskoczeniem i przyniosło mi jednocześnie dużą satysfakcję i radość. Jest to kolejny dowód na to, że praca naukowa zdecydowanie ma zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej. W mojej rozprawie doktorskiej zajmowałam się oznaczaniem parametrów biochemicznych, które mogą mieć coraz większe znaczenie w rozpoznawaniu płodów z ciężkimi zaburzeniami wzrastania. Tym samym mogą pozwolić na uniknięcie ciężkich powikłań u noworodków. Postępowanie takie, jak zaprezentowałam w mojej pracy, myślę, że ma szansę w istotny sposób wpłynąć na zmianę prowadzenia ciężarnych dotkniętych tym groźnym schorzeniem. Potwierdza to również fakt, że problem został zauważony przez Agencję Badań Medycznych, która przyznała naszemu zespołowi badawczemu 10 milionów złotych na przyszłoroczne badania. Nie jest lekko. Łączę pracę naukową z regularną pracą lekarza i opieką nad pacjentkami ciężarnymi. I okazuje się, że pacjentki zdecydowanie doceniają chęć rozwoju swojego lekarza prowadzącego. Czują, że są zaopiekowane, a zadowolona matka oraz przede wszystkim zdrowe dziecko to największy sukces położnika. Szczecin. Floating Garden.